Sporo atrakcji przygotowuje Ośrodek Sportu i Rekreacji na tegoroczną edycję zimowej imprezy Stacja Pogodne Suwałki. Wydarzenie wraca po przerwie spowodowanej pandemią i zapowiada się bardzo interesująco. W sobotę 29 stycznia, w pierwszym dniu zimowej zabawy, coś dla miłośników kina dokumentalnego. W Suwalskim Ośrodku Kultury będzie można zobaczyć film Elizy Kubarskiej K2 – Dotknąć nieba, zrealizowany w 2015 roku. Niemal 30 lat po tragicznej śmierci trójki polskich alpinistów do stóp K2 jadą ich dorosłe dzieci. Chcą dowiedzieć się, dlaczego drugi szczyt świata tak fascynował ich rodziców. Po projekcji spotkanie z jednym z bohaterów obrazu, Łukaszem Wolfem, oraz polskim alpinistą i himalaistą Piotrem Pustelnikiem. Niedziela natomiast upłynie pod znakiem aktywności fizycznej oraz ekstremalnych wrażeń. Wśród zapowiadanych atrakcji zimowy bieg na 5 km, eskimoska wioska dla odważnych, morsowanie, a także nowość – polarna plaża. Na plaży nad zalewem Arkadia pojawi się również strefa relaksu, a mianowicie to będą sauny oraz balie. To są bardzo popularne elementy, które w tej chwili my akurat będziemy mieli nad zalewem, ale one są tutaj w terenie Suwalszczyzny bardzo popularne, więc jeżeli ktoś zaplanował sobie taką aktywność w niedzielę 30 stycznia, to serdecznie zapraszamy, żeby właśnie uczestniczyć w tym saunowaniu czy korzystaniu z bali właśnie nad zalewem Arkadia w popołudnie 30 stycznia. Wszystkie szczegóły znaleźć będzie można na plakatach.